Dzień dobry, drodzy uczniowie. Dzisiaj zestawienie deskorolek od 400 do 500 zł. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, moi drodzy, teraz jest zestawienie za 500 zł. Od 400 do 500 zł. Dobra, wybrałem sobie 5 desek, które moim zdaniem są spoko. I oczywiście to nie jest żaden filmik sponsorowany. Jeżeli znajdziecie gdziekolwiek taniej czy cokolwiek, kupujcie gdzieś indziej. Proste i logiczne. Ja robię takie zestawienie dla osób początkujących, które po prostu nie znają się na deskorolce, nie wiedzą, jaką kupić, a na przykład skate shop mają za daleko, albo mają w innym mieście, albo nie mają w ogóle. Wiecie, jak jest? No, więc po prostu robię takie zestawienia już od 2 lat i za każdym razem są fajnie przyjęte. I jeżeli chodzi o kolejność desek, to jest bez znaczenia. Jeżeli chodzi o cenę, to od 400 do 500 zł w tym zestawieniu. I tutaj tak naprawdę mógłbym wybrać z 20 desek. Wybrałem tylko 5. Ponieważ, no, jak wybiorę 20, to dalej nie będziecie wiedzieć, którą kupić, tak? Mamy 5 desek, które moim zdaniem są spoko. I zrobimy kiedyś kolejny odcinek, w którym dodam kolejne 5 desek. I tak sobie będziecie mogli wybierać. Mniej więcej tak naprawdę parametrami i tym podobne są bardzo do siebie podobne. No więc... Lecimy, nie ma co przedłużać, nie, wariaty, lecimy dalej, lecimy essa, ja będę korzystał sobie tutaj z laptopa, także takie filmiki też są dla osób początkujących, tak samo dla rodziców, którzy na przykład chcą kupić prezent dla swojego dziecka albo coś w tym stylu. Tutaj dzisiaj Quack Quality, elegancko, pozdrawiam serdecznie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Mamy deseczkę Toy Machine, ja oczywiście będę sobie czytał z laptopa, a wy będziecie widzieć tutaj przebitki. Mamy deskorolkę Toy Machine i tutaj taki standardowe ich logo, naprawdę spoko deseczka. 7 warstw, z tego co pamiętam to już był klon kanadyjski, więc na kozaku. Jest to naprawdę spoko deska, dużo o niej już czytałem, dużo razy też widziałem i też nieraz się na niej przejechałem, więc osobiście uważam tą deskę za bardzo w porządku. Drugą deską, którą wyczaiłem, jest deskorolka z firmy Primitive. Jest to bardzo dobra firma. I tutaj również, tak jak mówię, jest bardzo dużo podobnych rodzajów tych desek. Więc jak wybierzecie sobie inną grafikę czy coś w tym stylu, to żaden problem, nie? Jak coś to pisze w komentarzach, to wam coś tam podpowiem. Tutaj mamy kółeczka 52 mm, więc idealne na street, idealne do jazdy. 101A, więc już naprawdę fajne, twarde. Traki są z Elementa. No i mamy oczywiście klon kanadyjski, więc to już jest taka deseczka topowa. Już wiadomo, nie jest to deska za 7-8 stów, taka profesjonalna, ale już jej niewiele brakuje. Przechodzimy do trzeciej deseczki. Trzecia deseczka to jest deseczka Real. Naprawdę fajne i wzór z arbuzem jakby narysowanym. To jest bardzo popularny wzór, mega kozacki, bardzo dobra deska i można powiedzieć, że prawie niezniszczalna. Nie wiem, żeby nie było, to nie jest sponsorowany filmik. No, tak sobie po prostu żartuję troszeczkę. Ale naprawdę dobre deseczki, dobre. Polecam, bo testowane były, jeżdżone były. Tak samo możecie sobie na YouTubie na pewno obejrzeć nie jeden taki test takich desek. Ja też w ogóle mam w planach, o, dostałem jakieś powiadomienie. Ja też ogólnie mam w planach niedługo testować kolejne deseczki, więc możecie dać znać w komentarzach, jakie deski byście chcieli, żebym przetestował dla was. To jest mega fajny pomysł, dajcie znać tam w komentarzach, a my lecimy dalej. Enjoy White Panda. Jest taka fajna deseczka, mamy tutaj rozmiar 7-7-5, jeżeli chodzi o rozmiary desek, to mam osobny filmik o tym, znajdziecie go w komentarzach, albo możecie go znaleźć w opisie filmu, jeżeli sobie zejdziecie na dół, a jak wam się nie chce wchodzić w opis, to możecie wpisać Gorgo rozmiary deskorolek na YouTubie i wam znajdzie mój filmik i tam już jest dużo wyświetleń i dużo osób obejrzało i dużo osób zrozumiało ten filmik, więc będziecie kolejni. Tutaj mamy za to już trochę bardziej miękką deseczkę, więc jeżeli ktoś potrzebuje jakieś kółeczka, które są miękkie, żeby po prostu tak nie hałasować na przykład, no to jak najbardziej tutaj mamy 92A, więc już naprawdę mięciutkie. Traki Tensora. Większość traków Tensora jest prawie w każdym zestawie takich zestawień za 3-4-5 stówek, ponieważ to są takie, powiedzmy, uniwersalne traki dla amatorów po prostu. Najprościej tłumacząc, nie są to jakieś traki Independent albo Venturki czy coś w tym stylu, Tandery, ale o tym już może w innym filmiku. Jak chcecie o trakach sobie poczytać albo pooglądać i posłuchać, to oczywiście też mam o tym film, piszę sobie Gorgo jakie traki i zajdzie wam. Ostatnia deseczka z naszego zestawienia, ponieważ ja nie chcę tutaj jakoś mega przedłużać, bo to bez sensu. Chcecie znać szczegóły, chcecie znać konkrety, więc konkretnie wybrałem dla was 5 desek. Też nie będę totalnie mówił o specyfikacjach, bo jak chcecie, to sobie możecie je przeczytać. Ja tylko mówię takie podstawowe, a już z doświadczenia po prostu wiem, które te deski są, powiedzmy, spoko i raczej nie będziecie
zawiedzeni. No. I tak jak mówię, jeżeli znajdziecie gdziekolwiek taniej, kupujcie tam, gdzie taniej. Ja wam dam tutaj przykładowe linki do przykładowych sklepów i tyle. Mamy DGK, więc mega kozak deseczka. 7 bars oczywiście, klon kanadyjski, tutaj już raczej wszystkie będą miały 7 bars, ponieważ jak coś, to mamy jeszcze 9, ale 9 to już jest taki totalna amatorszczyzna, która no totalnie by była takim, nie wiem jak to powiedzieć, dnem. Więc słuchajcie moi drodzy, macie 5 desek, które dla was wybrałem, możecie sobie śmiało obczaić je, możecie sobie poczytać o nich, możecie pooglądać gdzieś na YouTube jakieś jeszcze zestawienia, jakieś tam wiecie, poradniczki i tak dalej, ponieważ ja te filmiki tworzę dla was. Jeżeli ktoś potrzebuje mojej pomocy, to piszcie do mnie, najlepiej w komentarzach tutaj, pytajcie o deski, może macie jakieś inne, może chcecie się wymienić zdaniem, może chcecie wbić do mnie na grupę, jak coś to zapraszam, już mamy prawie 15 tysięcy osób na tej grupie, deskorolka dla osób początkujących i zaawansowanych. Tak samo zapraszam na mojego Instagrama gorgodolna_777. No i jeżeli się podobało, to łapkę w górę, subskrypcja, wiecie co macie robić. Zostawiłem sobie to na sam koniec, żeby nie było, że o tym non-stop gadam. Dobra, to chyba będzie na tyle, nie? Trzymajcie się. Elo.